Na program zaprasza Powiat Łódzki Wschodni. www.lodzkiwschodni.pl. Kilkadziesiąt hektarów zagospodarowanych tak, by ten obszar pełnił wiele funkcji. Magda Libiszewska, to jest program Na Wschód od Łodzi. Zaczynamy od Bukowca, to jest gmina Brójce. Dotarliśmy do Bukowca, bo tu pachnie nowością, a dokładnie nie tylko piękną trawą, ale i farbą, nowymi krzesłami. Co to za obiekt, panie wójcie? To jest nowo wybudowane boisko, które tak naprawdę już w tym momencie zaczyna stawać się stadionem. My dotychczas w naszej gminie nie mieliśmy takiego obiektu. Młodzież nie miała miejsca, żeby w taki już naprawdę cywilizowany sposób pograć w piłkę. Teraz powstała taka inwestycja. Lada moment będą z niej korzystały dzieci, młodzież z terenu gminy Brójca. To jest inwestycja na bardzo wysokim poziomie. To pewnie też koszt wysoki. Całość tej inwestycji łącznie z drogą doprowadzającą tutaj do tego boiska jest to około 16 milionów złotych. Także ten koszt mały nie jest, ale myślę, że dla dzieci to warto. Generalnie stawiamy na sport, stawiamy na młodzież, stawiamy na dzieci. W tym momencie oprócz tego obiektu lada dzień rozpoczną się prace związane z rozbudową szkoły podstawowej w Bukowcu, która mieści się dosłownie nieopodal tego stadionu. Powstanie nowy budynek dwukondygnacyjny, do którego będzie mogło chodzić dużo więcej dzieci. Oprócz tego w miejscowości Kurowice rozpoczęliśmy już budowę żłobka i przedszkola. My dotychczas nie mieliśmy takiego obiektu, nie było co z tymi najmłodszymi dziećmi zrobić. Teraz mamy, ojcowie będą mogli swoje dzieci oddać do żłobka. To nadal gmina Brójce, kolejna inwestycja i to widać, że już całkiem zmierza ku końcowi. Gdzie jesteśmy i co się tutaj dzieje? Jesteśmy w Kurowicach przy ulicy Rządowej, jest to droga powiatowa. Jest to droga powiatowa tranzytowa, która łączy powiat Łódzki Wschodni z powiatem piotrkowskim. Całkiem jest tutaj duży ruch na tej drodze i w związku z tym podjęliśmy decyzję o budowie chodnika w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na tej drodze. Oprócz budowy chodnika na odcinku 1272 metrów będzie odwadniana cała droga. Jest częściowo prowadzona kanalizacja deszczowa. Powstanie doświetlone przejście dla pieszych, a także będą przebudowane rowy z ażurowymi płytami w celu utwardzenia skarb. Jak widzimy i słyszymy, prace cały czas trwają. Kiedy oddanie już tego przepięknego chodnika mieszkańcom? Termin zakończenia tej realizacji tego zadania jest planowany na 2 listopada, no czyli jeszcze pełne 2 miesiące. Także prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego na tej drodze o wyrozumiałość. Cały czas mówimy o drogach, a dokładnie o ich rozbudowie. Tyle, że tym razem jesteśmy już w gminie Koluszki. Jesteśmy właśnie na budowie drogi z Różycy do Gałkowa Dużego. To miejsce, w którym stoimy, to przyszły ciąg pieszo-rowerowy i uwaga, to fragment ciągu, który projektujemy, Koluszki, Andrespol, Łódź. Chcemy doprowadzić do sytuacji, że z Koluszek do Łodzi będzie można bezkolizyjnie dojechać rowerem. Droga obecnie realizowana jest przez gminę Koluszki we współpracy z powiatem łódzkim wschodnim. Natomiast jako powiat przygotowujemy się do kolejnych inwestycji. Składamy wnioski. Kolejna droga rowerowa i przebudowa całej drogi na odcinku Wola-Rakowa-Żgów. Przedłużenie ulicy Marmurowej w Łodzi Kopanka w gminie Nowosolna. Przebudowa drogi przez Janówkę w gminie Andrespol. A także jeszcze jedna, czwarta inwestycja, którą zaplanowaliśmy, to już gmina Tuszyn, miejscowość Rydzynki i tam ulica Tęczowa również doczeka się nowej nawierzchni. Wymienimy tam również stary most. Inwestycje na drogach będą realizowane. Wnioski, które złożyliśmy w ostatnich dniach, to 30 milionów złotych. Takie nakłady chcemy na drogi ponieść w najbliższych latach. I chcecie, żeby było bezpiecznie.
Tak, bezpieczeństwo jest najważniejsze. W dzisiejszym programie będziemy jeszcze o tym mówić, więc chcemy, aby było bezpiecznie, komfortowo, przyjaźnie dla ludzi. I zawsze po drodze. Mamy już wrzesień, dzieciaki wróciły do szkoły. Czy to oznacza, że policja ma pełne ręce roboty? Od 1 września wraz z pierwszym dzwonkiem w szkole rzeczywiście jest wzmożona praca policjantów, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo najmłodszych naszych uczestników ruchu drogowego. Pierwszeństwo nie równa się nieśmiertelność przede wszystkim. Zawsze zatrzymajmy się. Absolutny zakaz jest korzystania z telefonów, słuchawek, patrzenia w ekran telefonu. To bardzo wpływa niekorzystnie na nasze bezpieczeństwo, na naszą ostrożność. Jesteśmy zdezorientowani, także zatrzymajmy się, spójrzmy w jedną, w drugą stronę. Upewnijmy się, że ten samochód nie nadjeżdża, mamy bezpieczną odległość i wtedy przejdźmy bezpiecznie przez jezdnię. Jeżeli chodzi o przejścia dla pieszych i teren pobliski szkołom, to nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Najczęściej kierowcy popełniają wykroczenie, którym jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Na pewno, jeżeli chodzi o to wykroczenie, nie będzie taryfy ulgowej. Duży jest mandat za to? 1500 zł i 15 punktów karnych. No, nic dodać, nic ująć. Wakacje dobiegły końca i dzieciaki są już w szkołach. Teraz szczególnie trzeba zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych. Właśnie teraz o tym będzie mowa. Teraz będziemy mówić o nieco innym bezpieczeństwie, ale równie ważnym, bo o bezpieczeństwie w sieci. Powiat Łódzki Wschodni dużo robi w tym temacie. Co konkretnie? Zjawisko cyberprzemocy i cyberagresji niestety w naszym powiecie jest coraz bardziej popularne. Naszym priorytetem jest oczywiście zmniejszenie tego zjawiska, a także zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród naszych mieszkańców, w tym szczególnie dzieci i młodzieży. No my jako powiat oczywiście realizujemy różne zadania. Między innymi w szkołach i placówkach są prowadzone akcje, które uświadamiają młodzieży, jakie zagrożenia wynikają z właśnie cyberagresji, cyberprzestępczości. Nauczyciele przechodzą różnego rodzaju szkolenia, które pokazują, jak bezpiecznie korzystać z tego internetu. Ten hejt w sieci jest niestety wszechobecny. Gdzie dzieciaki mogą się zgłaszać po pomoc, jeśli natrafią na takie zjawisko? Tak naprawdę to już w szkołach mogą pierwsze tutaj oznaki do nauczycieli, do dyrekcji zgłaszać. Wtedy bezpośrednio też informacja trafia do nas. My wtedy wiemy, na jakim poziomie jest ten hejt, możemy zareagować. Najlepiej jest od razu zgłaszać, nie czekać, żeby dzieciaki wiedziały, że mogą tak o sobie zaufać i po prostu zgłosić się. Czy cały czas takie programy, projekty realizujecie? Tak, dokładnie od 2018 roku Powiat Łódzki Wschodni realizuje zadania w zakresie tutaj Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. W ramach tego programu współpracujemy z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażą, a także z jednostkami organizacyjnymi, które podlegają pod nasz powiat. Co roku również, dwa razy w roku, odbywają się posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, na których szczegółowo omawiamy wszystkie tematy, zarówno z zakresu bezpieczeństwa w sieci, ale także bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Nowy rok szkolny to też nowe problemy naszych najmłodszych. Na szczęście i dzieciaki, i młodzież mogą korzystać z pomocy takich placówek jak ta. Czym się zajmuje Wasza poradnia? Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Koluszkach jest placówką świadczącą usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, ale również nauczycieli z całego powiatu łódzkiego wschodniego. Posiadamy zamiejscowe stanowisko pracy w Żgowie, jak i w Tuszynie. No naszym zadaniem jest przede wszystkim udzielanie takiego pierwszego wsparcia. Generalnie diagnoza odbywa się u nas i jest to około 80% naszej pracy. Za to u nas można uzyskać wsparcie w formie konsultacji, porad czy też zajęć terapeutycznych. Wszystkich tu uzdrowicie w tym małym budynku? No na całe szczęście nie wszyscy do nas trafiają, nie wszyscy tej pomocy potrzebują, ale tak szczerze powiedziawszy, to w tym roku wydaliśmy już 700 takich dokumentów, opinii i orzeczeń, które są wydawane na potrzeby po prostu dzieci i szkół. A pomocą to obejmujemy pewnie z 2000. Przewija się dosyć dużo tych dzieci w ciągu całego roku. Jakie tu macie warunki? Czy jesteście może po jakichś świeżych remontach?
Jeżeli chodzi o warunki, to muszę powiedzieć, że mamy bardzo dobre i staramy się corocznie, już od wielu lat, jak gdyby dostosować nasz budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dlatego też corocznie korzystamy z różnych programów, realizujemy różne projekty. Są to najczęściej projekty realizowane ze środków PFRON-owskich, na przykład wyrównywanie różnic między regionami, czy dostępna przestrzeń publiczna. I właśnie z tego projektu, co się nam udało już zrobić, piękny parking z wydzielonymi stanowiskami postojowymi dla osób z niepełnosprawnością. Ponadto zaproszę Państwa i pokażę, co się nam udało zrobić z programu Dostępna Przestrzeń, ale muszę powiedzieć, że to wszystko tylko i wyłącznie dzięki wielkiemu wsparciu ze strony powiatu łódzkiego wschodniego. To właśnie udział finansowy starostwa powiatu pomaga nam tutaj realizować wszystkie zadania. No to idziemy do środka. Dobrze. Faktycznie w środku przepięknie, wszystko odnowione, sale również nowe z tego, co widzimy. Udało nam się w ramach projektów przede wszystkim poszerzyć otwory drzwiowe, zrobić dwie nowe sale, salę integracji sensorycznej połączonej z salą usprawniania ruchowego, bo mamy też w placówce fizjoterapeutę. Mamy również salę zajęć grupowych, w których prowadzimy na przykład trening umiejętności społecznych. Co macie w planach? No mamy ogromne plany i powiem szczerze, że tutaj już mogę się pochwalić, bo została podpisana umowa z PFRON-em na budowę windy. Winda nam jest niezbędna, także za chwilę zaczniemy procedury przetargowe. Kolejną dobrą wiadomością jest taka wiadomość, że od 1 stycznia planujemy, aby nasza poradnia mogła wydawać również orzeczenia i opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dla dzieci niewidomych, niedowidzących, słabosłyszących i niesłyszących, jak również dla dzieci i młodzieży z autyzmem i z zespołem Aspergera. Do tej pory dzieci te musiały po takie dokumenty i rodzice kierować się do Łodzi. I taką ostatnią informacją to jest taka, że chcemy utworzyć gabinet do badania przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow. Też taki gabinet będzie u nas od 1 stycznia 2025 roku. Już tutaj panią redaktor zapraszam, pokażę, jak będzie wyglądała winda i nowy gabinet. Na wschód od Łodzi będziemy Państwa zabierać w każdy czwartek o 18. To jest program Na wschód od Łodzi. Jedziemy! Na program zaprosił Powiat Łódzki Wschodni. www.lockiwschodni.pl